Zwrot na wadze o 180 stopni. Wynikowski. I teraz położy się trafiony. I trafiony. Tu próba znowu przeszkolenia. Brawo! I ktoś został złapany na kusownictwie. Kto wie, pogawięcie, czy to chłop, czy szlachetny się. Poprawić po pierwsze celowanie. Dobrze, przeszkolenie. Czyli na zielonicji, cztery całe bite. Wrzucę na tą kusownictwę, przejeżdżają na tą stronę. I okazji, również cztery całe wrzucone. I ja to... Jest ma. Małą prawę przed publicznością. I operacji, trzy cele! Rok, również trafiony. Raz, dwa. Pięknie. Paweł na wyżurze. Pomyśl, jest specjalnie wycięcie tarczy, żeby kopia mogła tam zostać zakotwiczona. I brawo! Bardzo pięknie, dobrze. I no to się prawie. Ale nie tylko. Tak zwany pajączek. Na jakim ma obstaw, która stoi plecami, przynajmniej czego się spodziewać. Brawo. Pany w 15 wieku pisano. Na czym to polega? Albo na to, żeby jedno z ramion uderzyć kopią, ale tak, żeby jak najdłużej kręciło się to ramię i żeby nie dostać tym zrób. My mamy taką lajtową wersję Quintany. Brawo dla Aleksandra, zobaczcie jak potężnie uderzył, a więc długo będzie się to kręciło. Ja nie wiem, jak to zrobić. I Paweł, proszę zobaczcie, jak precyzyjnie i ślicznie, bardzo lekko obraca się prawie Saracena. Nie wiem, czy nie wygrał. Pozwolę, nie mówię, że zabiję go, a nie? Jeszcze nie, brawo! Po tej samej stronie. Zbroję konia Lisa zrobioną przez Pawła. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Ziem, na których stanie ścigał dany młody rycerz. Rycerz. Oprócz tego, że na jego słowie można było polegać, jak na zapisy. Oprócz i prawidłowe trafienie. Tutaj mamy trafienie dla Aleksandra Jankowskiego. Teraz zapowiada zapowiedź, który umiał odpowiednio zapowiedzieć, co naprawdę w turnieju Kopieliczu było zapisywane. To była liga turniejowa, o to później można było awansować. Trzeba wyjść na kształt. Robi się powolne, bo tutaj będzie zała w ostatni. Aleksander Jankowski. Ergo atak. Na kamień burbon. I chowamy wszystkie nogi. Ręce nogi. Jak ktoś będzie za blisko, to będzie mógł prawe zęby łapać. Dariusz.